Można wchodzić właściwie wszędzie, gdzie są drzwi otwarte, więc proszę nie wyważać tych, które są zamknięte ewentualnie. Oczywiście po akcji zapraszam do wrzucania zdjęć na naszą stronę, na mmwrocław.pl. Kto był na tej stronie, widział, że ogłosiliśmy konkurs na najciekawszą galerię. Do wygrania są dwudniowe warsztaty fotograficzne w klubie Formaty. Co jest fajnego w takich akcjach typu Photo Day? No właśnie, że można przyjść i zobaczyć miejsca, które na co dzień są zamknięte, prawda? I dzięki temu, mimo że jest nawet tutaj dość dużo ludzi, no sfotografować coś, co jest no takie, no, nie wiem jak to powiedzieć. Unikalne. Znaczy, może nie unikalne, ale to jest tak, dla mnie to jest tak, jak nie wiem, jakby pojechać do Czarnobyla, prawda? Czy tam do jakichś miejsc opuszczonych, tak jak tu, bo ja na przykład nie chciałem jechać na Photo Day do ADM-u. Ponieważ to mnie nie pociąga, ale właśnie taki klimat jakby, nie wiem, postnuklearny, miejska degradacja, to właśnie w fotografii krajobrazowej to właśnie bardziej pociąga. Mm-hmm. I to jest no, ogromna zaleta tego, że do tego miejsca nigdy bym nie trafił, gdyby nie to, że jest ta akcja. Ale będzie remont, więc pewnie niedługo no, te ściany zupełnie inaczej będą wyglądały. Przy okazji można trwać, to właściwie no, to jest tak jak teraz fotografowaliśmy Powódź albo Dworzec Główny do Wrocławia, prawda? Że zapisujemy na kartach pamięci naszych czytnikach historię, prawda? Bo za jakiś czas już tego nie będzie i ludzie będą świadectwo tego, że to istniało, będzie tylko na zdjęciach, prawda? Panie oświetliły teraz, wiesz? Ja na tym miałem starsze, wiesz? Panie Leszku, my panu zawracamy głowę już po raz drugi. Trzeci. Po raz trzeci w pawilonie Czterech Kopuł? Nie. Photo Day po raz drugi. Proszę powiedzieć, co jest fajnego w tych akcjach? To, że ludzie poznają nowe miejsca. Mhm. To jest fajne. Mhm. Na pewno nikt nie wiedział, że takie miejsca istnieją we Wrocławiu, dopóki żeśmy nie udostępnili. Mhm. A co jest w pawilonie Czterech Kopuł takiego niezwykłego? Co jest niezwykłego w ogóle w tym miejscu, w tych budynkach? Mi się wydaje, że to jest pierwsza konstrukcja żelbetonowa i wszyscy wiedzą o hali ludowej, że coś takiego powstało. Nie wiedzą, że również w tym okresie zbudowano te kopuły, które jednak, no to jest też kawał historii. Ja jestem pierwszy raz. Chciałem być na Dworcu Głównym, ale z wiadomych przyczyn mi się nie udało. No. Żałuję bardzo, no ale to tyle na razie. A jak do nas trafiłeś? Przez stronę internetową. A zdjęcia robisz amatorsko, czy profesjonalnie, już gdzieś ja zawodowo? Robię amatorsko. Jak mi się udaje coś ciekawego zrobić, to wysyłam do internetu. No i czekam na propozycję. Dokładnie. Który to Photo Day, panie Marcinie? Szósty. Chyba szósty. Co fajnego? No przede wszystkim to, że wchodzimy do miejsc, gdzie się nie da wejść na co dzień. Klimat, ludzie, nie ma tutaj przypadkowych ludzi, są sami pasjonaci właściwie. No cóż więcej. No przede wszystkim to. Atmosfera. Atmosfera, przede wszystkim atmosfera.